What the fuck? Nissan Skyline. Siemanko, jestem Lucek, Race Need for Speed Underground 1. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. Ostatnio odblokowały mi się jakieś nowe samochody, ale... Czy my chcemy zmieniać tak naprawdę na te nowe samochody? Jeszcze nie mamy Skyline'a, więc... Zostanę przy mojej Hondzie S2000, która jest po prostu zajebista. W poprzednim odcinku, nie wiem czy pamiętacie, ale po prostu jeździło mi się nią świetnie i no, nie zamierzam jej zmieniać jeszcze przez długi czas. No, chyba że będzie taki problem po prostu przy wygrywaniu i będę musiał zmienić na inny szybszy samochód, ale jest to i tak szybki wóz. W zasadzie mógłbym jechać nawet tym początkowym i tak szłoby mi całkiem dobrze. Po prostu dałoby się wygrać, no nie? Ale Honda naprawdę jest świetna, bardzo fajnie mi się nią mieści. I pewnie dlatego, że powiedziałem to na początku, będę nią dzisiaj cały czas lamił. Nie no, tutaj się jeździ dosyć łatwo, jak na razie. Ale powiem wam, że ci przeciwnicy oczywiście zaczynają już powoli oszukiwać i będą dziwnie skręcać na tych zakrętach, wiecie, nie będzie ich zarzucać, będą super przyczepni, nie będą tracić prędkości i tp i td. Albo będą super przyspieszać, jak nie będziemy na nich patrzeć. Witamy w serii NFS. No ale zobaczcie, na starcie wszystkie zakręty elegancko obrabiam moją Hondzią, prawda? To jest sprint. O! Trochę tutaj zlamiłem. W ogóle wydaje mi się, że te końcówki wydechu pasują do tej Hondy. Są duże. Ktoś by mógł się przyczepić, że są za duże. Ale płaskie by chyba tutaj nie pasowały, tak mi się wydaje. Może jakieś inne końcówki, takie mniejsze, byłyby ładniejsze, ale te są całkiem spoko. Takie kozackie, jeszcze to nie jest wieś, a wygląda całkiem spoko, tak myślę. Fuck. Widzieliście, wyjechałem troszeczkę poza strzałki i mnie nie zresetowało, to ciekawe. No kurde, gdzie tu mamy jechać? Ale sporo czasu sobie nadrobiłem, no bo zobaczcie, miałem takie spore zderzenie, sporą stratę czasu, a i tak mnie nie zdołali nawet dogonić, nawet przegonić, wiecie, to jest ciekawe. Także naprawdę dobrze mi się jeździ tą Hondą bez kitu. Dobra, próbujemy tu. Nie wiem, ja tu nigdy nie wiem jak jechać, ale chyba jadę możliwie najlepszą drogą. Ten zakręt tutaj bardzo mi przypomina fragment z Worda, fragment właściwie z Need for Speed Carbon w dzielnicy przemysłowej. O, o, o! Gdzie? Człowiek! Spadaj stąd, ja tu muszę wygrać. O, kurde. I tam jest też taki zakręt, to jest jeden z zakrętów na trasie Central Coast w Need for Speed World na przykład. No, coś tam wygrałem, ale nie spojrzałem. Tutaj mamy... tak, nic ciekawego ogólnie. Żadnego samochodu nowego nie ma. Pisaliście mi w komentarzach, że niedługo odblokuje się piękny Skyline. No, ja mam nadzieję. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie na dragu, bo w poprzednim odcinku poszło mi całkiem dobrze. O kurde, czy my jechaliśmy ten drag już? To jaki... kto tak zrobił tego CB? A, to jest ten. Aj! Okej. Nie wiem po co tak wcześniej zmieniłem, ale tak impulsywnie troszeczkę. Ale powiem wam, że bardzo długo... No nie! Bardzo długo tutaj trwa ta strefa perfekcyjnej zmiany biegów, wiecie? Także można sobie spokojnie tutaj nacelować. W poprzednim samochodzie... O, pięknie! Mało brakowało, tutaj można się zderzyć, nawet jak samochód jedzie tą swoją trasą. Oh my god, mało brakowało. Chyba, no się tak się zastanawiam, czy powinienem zredukować tu na piątkę. Ale ten samochód jest świetny na dragi. Dziwne, prawda? Gdzie w takim małym wozie tyle mocy? Kurde! No tak, ale w sumie chyba jest niska waga tego auta też. Świetnie. No, ten dragi tym samochodem to jest bajka po prostu. Time trial, znowu musimy sprint jechać.
that car of yours. Dobra, dostanę od laski coś ciekawego do swojego auta. Tylko zastanawiam się, bo ona mówiła, że coś sweet, czyli pewnie będzie coś związane z wyglądem. Poza tym ta babka nigdy nie daje żadnych części tuningowych. Takich, wiecie, do poprawy osiągów, no nie? Więc olać się. Nic takiego ciekawego nie będzie tak naprawdę. Aha! Pisaliście mi o tym, abym dodał tutaj spoiler. No bo właściwie poprzednio miałem Mitsubishi Eclipse'a, w którym spoiler fabryczny mi się bardzo podoba. I w zasadzie, gdy zainstalujemy sobie tutaj jakiegoś, to punkty będą nabijać nam się szybciej, bo wzrośnie ta taka statystyka chyba samochodu, jeśli chodzi o wygląd. Nie głupi pomysł, ale no mnie się ogólnie kształt tej Hondy bardzo podoba i nie chciałbym go może psuć, wiecie. Teraz nie mogę się spojrzeć tutaj na bok i może pokazać wam jak wygląda ta Honda z boku, ale to za chwilę zobaczymy sobie, nazwijmy to, w kryjówce. Chociaż właściwie jedziemy przez jakiś tunel albo parking, nie, chyba taki tunel po prostu. I tam sobie tuningujemy nasze wozy. Natomiast spoiler, no jaki bym tutaj dał? What the fuck, jak zarzuciło, oh my gosh, a tutaj nie ma jakichś tam powrotów jak w gridzie. Ale dziwne to było, nawet się nie spodziewałem, że aż tak mi zarzuci tą dupę. No niestety to jest wada Hondy. Ale to jest taka wada sweetaśna, no. Gdyby ten samochód był idealny pod względem skrętu, to on by był po prostu nudny, byłby najlepszy do wygrywania, a tutaj czasami zarzuci ten tyłek, no i trzeba z tym dealać, niestety, na zakrętach, ale jest to jak najbardziej do opanowania. No nie wiem, czy nadrobię tę stratę, nie wiem na ile tutaj mogłem sobie pozwolić, jeśli chodzi o właśnie stratę na tamtym, w tamtym miejscu, tak? No ale mam nadzieję, że... Ja! To było głupie! Ale mnie coś takiego denerwuje. Bez kitu, aż się cały spociłem na czole. No nie, to było niefajne. Ile mi zostało? 15 sekund. No dobra, tutaj chociaż jest pokazane ile czasu... 10 sekund! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! No nie! To jeszcze tu kawałek jest. Damn it! 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kurde, prawie że na styk, ale też mi tam w jednym miejscu chyba nie wyszło. No, ale powiem wam, że dosyć ciężko jest już. Tak odczuwam troszeczkę... Okej. O proszę, a propos spoilerów. No zobaczcie. I który tu wybrać? Wiem, cokolwiek bym nie wybrał, to i tak części osób po prostu będzie uważać, że to jest do dupy. Ale wybiorę sobie... Ten nie pasuje, ten też nie. No ten mi najbardziej pasuje, no co mam wam powiedzieć? Po prostu mi pasuje do tej Hondy, mówcie sobie co chcecie, tak? Nie no, myślę, że jest całkiem spoko. Ja ogólnie bym do tej Hondy spoilera żadnego nie dawał, bo ona ma naprawdę takie fajne kształty, że to nie ma sensu. Znowu sprint i znowu ta sama trasa! O! Tak! Czyli będziemy ścigać się z Hondą Civic. Wiecie jaki mam plan? Jakie malowanie! Ja mam taki plan. Zatwimy ją na amend. Taki kozak z ciebie? No to chodź. Nauczyłem się tego z Worda. Takie rzeczy tylko w Wordzie. No i co, już nie nadrobi tego za Chiny Ludowe. Chyba, żebym gdzieś się naprawdę totalnie rozwalił. Nie wiem, zapadłbym się pod ziemię albo wypoleciał gdzieś daleko w kosmos. Wtedy może bym miała szansę. Ale teraz, oj nie, będzie jej ciężko. No dobra, ale skupmy się na jeździe. Ja mam tak, że jak właśnie komentuję jakąś grę, szczególnie wyścigową,
to właściwie jeżdżę instynktowo, tak? Bo gdy na przykład gram sam dla siebie. O! Trzymajcie tu. Nie tak. Gdy na przykład gram sam dla siebie, wiecie, nie komentując ani nic. Oż ty dziadu. To po prostu zawsze sobie myślę, a może pojadę tą ścieżką, tą, czy tą, czy tą. I po prostu gra się dużo lepiej. No dobra, podgoniła mnie. Aż, chciałem ją tak fajnie na słup zepchnąć. Dziaduwę jedną. No dobra. Trzeba się troszeczkę postarać, bo to nie są przelewki, to są właściwie ostatnie metry. I trzeba jej zrobić też takiego psikusa jak wcześniej. I właśnie powinno się to... Ach ty! No okej, na razie. Pięknie! Nie no, ona gdzieś tam się rozbiła. Ej! Ona przez jakieś ściany jedzie. Albo tam był jakiś skrót nieodkryty czy coś. Damn it. No dobra, udało się ją pokonać. Zobaczymy, czy będzie jakaś cutscenka. Jakiś winyl. Sprint. No dobra. Zobaczmy. O! Hello! Ale nie odblokowaliśmy żadnego samochodu. Właściwie nie odblokowaliśmy nic poza winylem. I czy jest to jakiś unikalny winyl? Nic unikalnego to nie bierzemy, moi drodzy, nie. Mamy... aha. Nie, ja zostaję przy tym moim unikalnym. On jest dosyć ładny, wiecie? Drag! O, tak! Enjoy the city skyline? Wiem, że to... Ale... Wiem, że tu nie chodzi o skyline'a, że skyline'a. Ale jest skyline! Jest skyline! O kurde. I co, skyline, powiesz na to, bitch? Ha, ha, ha. Będziesz się tutaj bił z moją Hondą? Zobaczcie, co moja Honda tu potrafi. Nie są jakieś tam przelewki. Dobra, teraz musimy ogarnąć, co tu się... Wow, jechał prosto na mnie. Gdzie oni są? What the fuck? Udało się wygrać, pięknie. Super, super ta Honda jest na dragi, naprawdę jest świetna. Wszyscy dojechali. Kurde. Niesamowita. What the fuck? Nissan Skyline R34 GTR. Damn it. Dobra, obczajmy gościa. Oh man. Czy on lepiej przyspiesza od mojej Hondy? Gdzie jest moja Honda? No kurde, tu ciężko stwierdzić, bo to są te paski, nie ma żadnych punktów ani nic. No tak, teraz jej nie będę tutaj miał, skoro już mam ją w garażu, right? Ale top speed jest tutaj, widzę, że duży. Nie wiem jak z moją Hondą. Czy w ogóle to jakoś nie pokazuje, nie? No to chyba się w ogóle nie zmienia tak na dobrą sprawę. Nie, ja zostaję przy Hondzie, wiecie. Skyline w tej grze jest spoko. Znaczy ogólnie Skyline bardzo fajnym samochodem jest, ale... Na dzisiaj, na teraz będzie Honda. Po prostu Honda wymiata na dragach, a teraz mamy w dodatku turniej na dragu. Wow! Później zmienimy sobie na Skyline, wiecie. I mówiliście też, że Skyline będzie ostatnim samochodem w Need for Speed Underground. Szkoda trochę, bo nawet fajnie mi się gra w Undergrounda. Nie! O kurde. Troszeczkę za wysokie obroty. Jezus! Nie poszło dzisiaj. Znaczy, teraz! Co to? Nie widziałem w ogóle, o co tu chodzi. Kto się jeszcze rozbił? Raz, dwa, dwa. Duch się rozbiło. Restart race. No... No skąd mogłem wiedzieć, no? Żadnych znaków, że roboty drogowe są, ani nic. Damn it. Jeszcze coś biegi mi nie wychodzą. What? Gdzie on pojechał? Do cholery. Znaczy ona w sumie, bo to Honda jest. Kurde.
To było dziwne. No dobra, jeszcze raz. O jest, całe obrotu dostała. Kurde, w ogóle mi te biegi teraz nie wychodzą, nie wiem czemu. Mało brakowało. Nic, ale chyba uda się wygrać. Oj, coś nie widziałem tych przeciwników za sobą, oni chyba wszyscy polegli. Nie. Blow engine. Ktoś wysadził silnik. W Integrze w dodatku. Ale ogólnie wszyscy dojechali. To bardzo dziwne, coś mi się nie chce w to wierzyć, wiecie? Ale okej. To w drugą stronę teraz. Co to jest? Aha, to jest ta Honda. Jest! Dalej, dalej. O! Pięknie. I zaraz. Tak jest. Zmieszczę się! No nie! Ależ by było dobrze. To jak ja? To muszę się trzymać chyba... Te trafiki tu jeżdżą losowo. One jeżdżą tak losowo, że zawsze jeżdżą tam, gdzie ja mam tor. No kurde. Kurde, ale obrotu dostała znowu. Za wcześnie chyba nitro, a za dużo nitra i za wcześnie, tak myślę. Ło! Co? Czemu mnie tak spowolniły te głupie pachołki? No. Tyle. Ło! Mało brakowało. Bez kitu, jako loteria pieprzona. W ogóle nie wiadomo, gdzie jechać. Jeden się tylko rozwalił. No jasne, chciałbym to zobaczyć, jak oni jechali ten wyścig. O. Teraz mamy... No, w sumie tych samych przeciwników, to jest turniej, więc what the fuck. Yeah. No, a teraz w ogóle nie dostało obrotu, dopiero jak dodałem impulsywnie nitro. O Jezus. Kurde. Naprawdę mi te biegi teraz nie idą, bo... W ogóle mi nie poszło, no kurde. Ale i tak, nie wiem, oni się tam gdzieś w którymś miejscu rozbijają do diabła, ale dziwne, że na końcu i tak wszyscy przeważnie kończą. Jeden tylko się rozwalił. Ale czasy to mają okropne. Plus 14 sekund na dragu? Na dragu walczy się o 1/4 sekundy. A nie o to. No ale dobra, no. Tutaj mamy utrudnione warunki, tak? Jeszcze ruch uliczny, dammit. Ej no kurde, cały czas w tym jednym miejscu się ścigamy. Dobrze. Ach, teraz nie pykło. Nie, 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 nie! No taki fajny przejazd zmarnowałem. Ja dziękuję. Ale start był całkiem dobry. Próbujemy jeszcze raz. Yeah. O, zmieszczę się? Nie, 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 nie! Kurde, po co skręcałem? Ale tak, Honda jest chyba najlepszym samochodem na dragi w tej grze, bez jaj. Dobra, i trzymamy się lewej strony. No, 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 no! Jest! Ja, dziękuję! To było dobre. Było blisko, a tamte z tyłu jak zwykle nie widać. Ja dziękuję. Kurde. Nieźle. No i dobra, chyba tyle. 10 000 do banku.
Wow, fuel injection, turbo package, brake kits. I no i tak, i odblokowaliśmy właściwie tą trasę, czy tę trasę. Instalujemy nowe części tuningowe. Oh yeah. I zainstalowane, ok. Turbo, oh yeah, moi drodzy, świetnie. Nowe hamulce. No i zostało nam właściwie mało tych modyfikacji. Zobaczmy, czy jest jakiś... No nie, niestety nie mamy żadnego driftu. Chciałbym przetestować teraz Hondę na drifcie. No ale pojedźmy sobie drag. Zobaczymy, jaki teraz czas będę wykręcał. Na 1/4 mili, dammit. Wow! Oj, nie kojarzę tego miejsca. O, tego nie, naprawdę nie kojarzę. What the... Co to jest? O co tu chodzi? Ej, naprawdę nie pamiętam tej klasy. Ale jest świetna. Bez kitu. 25, no to gorszy ten czas mam niby, ale... No troszeczkę tutaj też zalamiłem z tymi biegami. Komercjal, drag, track jakiś. Zobaczmy, co dostałem. Okej. Też jakąś chyba część? Nie, wydawało mi się, bo tam coś było napisane o tym. No dobra, jeszcze ten sam sprint znowu. Tu mamy knockout. No dobra, przejdźmy sobie jeszcze ten sprint. Jestem ciekaw, jak teraz ta Honda się zachowuje. A wiecie, czego mi tutaj brakuje? Bo na przykład w Need for Speed Most Wanted jest tak, że jak nawet na zwykłym wyścigu mamy obroty w jakimś tam zakresie, to ten samochód lepiej startuje. Tutaj niestety tego nie ma. W Hondzie zauważyłem, S2000, że powinniśmy mieć obroty między... Ale coś lepiej wystartowała teraz. Powinniśmy mieć obroty między... 8000 a 8500 obrotów na minutę i wtedy ona właśnie tak lepiej startuje. No może to teraz po zainstalowaniu tych części tak było, bo żaden znaczek, na przykład perfect start albo perfect, nie wiem, run, nic się takiego nie pokazało, ale może w tej grze tego nie ma, po prostu jest taka opcja, że startujemy z lepszego buta, o, tak myślę. Właściwie to chciałbym nawet to sprawdzić, ale to może później. Na pewno jakoś te części tuningowe mają tutaj znaczenie i rzeczywiście samochód no, lepiej przyspiesza oczywiście. Mamy tutaj nowe ustawienia do komputera sterującego mieszanką, czy raczej no po prostu do mieszanki, tak? No i mamy jeszcze turbo i coś tam jeszcze było takiego? I no i hamulce, tak? Czyli samochód teoretycznie powinien lepiej hamować. Mhm. Nie wiem. No może troszeczkę lepiej, wtedy tak bardziej się ślizgał, można by rzec. Kto mnie tutaj dogania? Dogania mnie chyba chciałem powiedzieć Lens Benz Dance. Dogania mnie Lancer. No rzeczywiście, lepiej z tymi hamulcami jest teraz. Gdzie oni w ogóle jadą? Przecież tu jest chyba najlepiej, nie? Okej. No i sobie ukończyliśmy. Dosyć fajnie się jeździ tą Hondą. Wpiszcie mi w komentarzach, czy brać Skyline'a. Wiecie co, nie chcę tego robić, bo naprawdę fajnie mi się śmiga tą Hondą i praktycznie wygrywam wszystko, tak? Bez jakiegoś większego problemu. A zaś jak czuję, że jak zmienię na tego Sky'a, to będzie problem. Będzie problem, no i tak niechętnie troszeczkę. No ale piszcie w komentarzach, no, czy chcecie, abym zmienił właśnie na Skyline'a, bo... No nie, w tej grze wydaje mi się troszeczkę kwadratowy. A wam? Może to kwestia tego spoilerowania. Jakbym wymienił, to pewnie byłoby lepiej. No ale na razie mamy tylko takie, tak? Więc pewnie też jakbym kolor zmienił i wszystko, to by było lepiej. No ale w tej grze on wygląda bardzo kwadratowo, co mi się nie podoba. Zdecydowanie bardziej podoba mi się Honda S2000, która z wyglądu po prostu wymiata. Bardzo mi się podoba ten model. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.